Siemanko wszystkim, z tej strony Cwaniak i dzisiaj zaczniemy sobie przygodę z grą Castle Woodworth, czyli coś typu Clicker Simulator, gra strategiczna i upgrade'owa, czyli jesteśmy jakby królem świata, a mamy naszych poddanych, którzy robią drewno, zbierają rybki, zbierają ogólnie rzeczy, które właśnie ci drwale lub rybacy wyrzucają. Mamy naszego smoka, który broni naszego skarbca i musimy dojść do tego, aby rozwinąć nasze tereny, ponieważ mamy coś takiego jak upgrade terenów i żeby nasza jaskinia się zalała, przez co potwory, które nas nacierają, nie będą mogły nas zaatakować. Coś w tym stylu, więc zaczynamy naszą przygodę, play i ogólnie to jest tak. Gra wygląda w teorii na jakąś prostą, tak? Mamy tutaj robić, dosłownie mamy, nie wiem, 8 kliknięć, nie no, to może 12 mamy kliknięć, jednakże musimy wszystko rozmyślić, tak? Musimy wiedzieć, czy chcemy dodać drzewo, czy chcemy dodać naszego drwala, czy chcemy dodać naszego basketa, czy chcemy dodać naszego rybaka i tak dalej, ponieważ każda decyzja ma wpływ na nasze życie. Jeżeli zlecą nam ryby do zera z tego miejsca, to jesteśmy martwi. Jeżeli nasze jajko zginie, jesteśmy martwi, znaczy przegrywamy wszystko, tak? Są dwie rzeczy, które mogą dam przegrać grę. Nie wiem, czy jeszcze jakieś inne możliwości są, jednakże te są tymi jakby, że tak powiem, najważniejszymi, na które musimy po prostu uważać, tak? Więc teraz tak, dodajemy sobie rybaka, dodajemy sobie teraz jeszcze jedno drzewo oraz jednego drwala, żeby po prostu te pieniądze nam tutaj szybko nam napływały. To samo zrobimy jeszcze, ile mam pieniędzy? 20, więc możemy sobie dodać jeszcze tutaj upgrade, zrobimy sobie upgrade i rybaka, i naszego zbieracza od pieniędzy i dalej, ponieważ on będzie nas chodził szybciej, to wszystko będzie zbierał. Nasz rybak będzie wszystko, że tak powiem, szybciej łowił, a znowu my nie będziemy musieli zbytnio tracić rybek na utrzymanie kolejnego krasnoluda, ponieważ no, ten będzie po prostu szybciej pracował jakby ze dwie osoby. Tylko teraz tak, potrzebujemy zdecydowanie skupić się na upgrade'ach co do naszego gościa z zbieracza, tak? Ponieważ jeżeli on będzie zbierał za wolno, no to my po prostu będziemy pokazać, że nie mamy na przykład naszego jedzenia. Dlatego muszę zbierać szybko tutaj pieniądze. I jak zbieram te pieniądze, to oczywiście będę mógł sobie właśnie wybrać na upgrade, żeby on chodził szybciej, żeby mógł zbierać więcej rzeczy i tak dalej, przez to będę nam szybciej te pieniądze tutaj dochodzić. Więc mamy tutaj drugi poziom naszego zbieracza, teraz nawet w sumie już trzeci, więc będzie chodził szybciej, będzie mógł wziąć trzy rzeczy z ziemi i je po prostu przynieść do domku i będziemy mogli to wszystko, że tak powiem, spieniężyć. Ogólnie teraz potrzebujemy się skupić na tym, żeby zrobić wyższy level naszego domku, ponieważ jeżeli zrobimy wyższy level naszego domku, to wtedy mamy większą ilość hajsu, żeby to wszystko, znaczy żeby mieć więcej pieniędzy, że na przykład za każde drewno mamy więcej pieniędzy, w ten sposób. Ogólnie skąd Cwaniak wiesz wszystko na temat tej gry, ponieważ żeby zagrać normalną kampanię trzeba zrobić tutorial, więc tam więcej to zrobiłem, żeby wam już nie pokazywać, bo po co oglądać tutorial, więc więcej wiem, jaki jest tutaj zamysł tej gry, tylko nie wiem, jak ją wygrać, ponieważ możemy tutaj przegrać, więc nie wiem, jaką powinienem zrobić taktykę i tak dalej, żeby to wszystko no mieć na pewno w małym palcu, tak, że to wszystko po prostu kliknę tu, tak, i mamy wszystko wygrane. Oj nie, tak proste to po prostu nie jest. Teraz tak, no tutaj pieniążki nam zbieramy, teraz fajnie byłoby mógł właśnie zrobić wyższy poziom, jak się nazywa, tego domku już, ponieważ on da przynieść nam 10 golda, więc jeszcze wciąż będzie to, że powiedzmy, małe, potrzebujemy jeszcze 10 golda, żeby robić ten upgrade domku. I ogólnie upgrade domku też jest spoko, ponieważ nasze krasnale wtedy mniej spędzają w domku czasu, ponieważ skraca, jeżeli to będziemy na mamy napisane, skraca odpoczynek naszych krasnali, czyli powiedzmy, oni będą wchodzić, odnosić to, co odnoszą i wychodzić znowu do pracy, co jest dla nas, że tak powiem, bardzo potrzebne do po prostu płynniejszej pracy naszej ekipy, tak? No teraz będziemy już mieli drewienka, które dają nam 10 golda od każdego podniesionego drewienka, więc jest to zdecydowanie szybciej. To ja mam również oznakę, że za 3 minuty przyjdzie nam pierwsza fala przeciwników, jednakże pomimo tego, że jakbym kliknął, dostałbym pieniądze, to się to nie opłaca, ponieważ im dalej jesteśmy z gierką, tym potwory są trudniejsze, więc im szybciej przyspieszamy, tym przyjdzie szybciej kolejna fala i musimy się, że tak powiem, bardziej martwić. Owszem, byśmy mieli wtedy lepszy score, który stoi na dole, ale to jest strasznie nieopłacalne, tak? Teraz tak, mogę skupić się na tym, żeby robić właśnie w końcu upgrade, że tak powiem, naszych rzeczy, które powiedzmy istnieją, tak? Więc po pierwsze dodamy sobie nowego fishermana. Potrzebujemy zdecydowanie nowego fishermana, ponieważ jak widzicie, jesteśmy już na połowie naszych ryb, że znaczy jesteśmy po prostu na etapie, gdzie tracimy więcej ryb niż ich po prostu zyskujemy, więc potrzebujemy drugiego fishermana, który będzie mógł, że jak powiem, to wszystko nadrobić, ale żeby to jeszcze nadrobił wszystko w prawidłowy sposób, no to potrzebujemy też zbierającego ziomeczka, który będzie mógł powiedzmy z nim właśnie współpracować i to wszystko będą sobie tam podawać te rybki, zbierać te drewienka i tak dalej.
dalej, i tak dalej. Przez to powinno być wszystko zdecydowanie lepiej. Ulepszy sobie poziom drwala. Nie chcę dać nowego drwala, chcę po prostu, żeby był szybszy, żeby był bardziej pracowity i tak dalej. Oraz ulepszy sobie poziom naszych drzewek, żeby dawało troszeczkę więcej drewna i żeby miało troszeczkę więcej wytrzymałości, ponieważ wtedy nasze drwale mogą, że jak powiem, dłużej pracować i więcej drewna wyrąbać, które będziemy mogli zebrać. Teraz tak, mamy 20 golda, więc potrzeba zwiększyć zdecydowanie poziom naszych rybaków oraz poziom naszych dwaj, żeby szybciej wykupywali oraz, znaczy szybciej rąbali oraz szybciej wydobywali te wszystkie rybki. Ogólnie to jest tak, ten poziom tutaj, który jest, właśnie to tam się teraz oblokowało, to jest poziom environmentu, który powoduje, że nasze jeziorko tutaj się pogłębia. Jeżeli pogłębi się wystarczająco, to się tutaj zaleje po prostu w to miejsce i będziemy mieli wygraną rozgrywkę, więc to jest jakby taki najważniejszy upgrade ze wszystkich, jednakże no nie możemy zbytnio tego przyspieszać, ponieważ jeżeli to przyspieszymy zbyt bardzo, to po prostu nasze jednostki nie będą w stanie wyrobić się z całymi tymi wszystkimi kataklizmami, że tak powiem, które są w tle, ponieważ jak widzimy, przed chwilą spadał jakby taki żółty śnieg, teraz jest już powiedzmy czyste niebo, zobaczymy co będzie dalej. Ulepszanie naszego potwora na razie się nie opłaca, ponieważ pierwszą falę ten potwór chyba powinien wytrzymać i zwyciężyć. Jeżeli zobaczymy, że nie ma 50 HP tutaj, to ja wiem, że mu tam tego upgrade'a, żeby się nie martwić tak bardzo. Potrzebuję wzmocnić sobie zdecydowanie poziom naszych zbieraczy oraz naszych rybaków. Nawet dodam sobie jeszcze jednego rybaka, żeby po prostu chodził szybciej i żeby było ich więcej, żeby wydobywali więcej rybek i żeby było pewne, że te rybki nagle nam nie spadną do zera, bo jak spadną do zera, bye bye, cwaniak i twoja cała przygoda w ten wrześniowy już w sumie dzień, tak. Szkoła nadchodzi, to nasi muszą tutaj pracować, tak? Bo jeżeli nie skończy się szkoła, to będziecie zbierać właśnie potem rybki, tak? Oni sobie będą łowić, oni będą tutaj, że jak powiem, rąbać, a wy będziecie zbierać rybki. Kończę szkołę. Teraz tak, mamy sporo hajsu, więc mogę sobie zupgrade'ować w sumie którąś z tych rzeczy. Mogę sobie zrobić tego naszego potwora, więc na razie czekam, czy będzie to potrzebne. Jeżeli to nie będzie potrzebne, to tego po prostu nie zrobię. Zrobię wyższy poziom zbieraczy, by chodzili zdecydowanie szybciej i mogli zbierać więcej rzeczy z podłogi. No nie, potrzebuję zwiększyć ten level. Potrzebuję zdecydowanie zwiększyć ten level, ponieważ jeżeli mi się wydaje, to nawet na tym pierwszym poziomie on ich nie atakował, czy coś w tym stylu, więc to nie było w ogóle... No nie było mowy, żeby takie coś przetrwało te ich napaści. Pierwsza fala, którą mamy tutaj napisaną, numer 1, została przez nas ładnie odepchnięta. Straciliśmy zaledwie 50 HP, więc też nie jest to jakieś tragiczne. A my możemy dać skupić dalej na pracy, zbieraniu, łowieniu i tak dalej. Zastanawiam się, czemu potrzeba, żeby to wszystko, żeby te rybki były, że jak powiem, w lepszym stanie. Wydaje mi się, że to jest chodzi o to, żebym po prostu miał więcej tych rybaków, więc dodam sobie jeszcze jednego rybaka do naszej ekipy, który będzie chodził i tam im łowił. Oraz dodam sobie jeszcze jednego więcej zbieracza, ponieważ boję się, że jeżeli będę miał ich za mało, to po prostu będzie przepełnione to pole cały czas i na przykład w pewnym momencie nie będą mogli nawet dojść do tych rzeczy, żeby je zebrać i się będą blokować, na przykład będą tam gdzieś dalej ryby czy drewna, których nie będą mogli nigdy zebrać i będziemy na przykład mieli coś po prostu będziemy potrzebować i nie będą mogli tego donieść. Okej, rybaków mamy 4, więc powiedzmy o te rybki na razie nie powinniśmy się w ogóle w żaden sposób martwić. Problem może być to, że trzeba jakby zwiększyć ich wartość, więc wierzymy sobie environment na wyższy poziom i teraz rybki po prostu będą nam dawały zdecydowanie więcej, przez co nasze zbiory nie będą aż tak bardzo przerzedzone przez ilość osób, które tutaj pracuje, tak? Ulepszymy sobie ilość, znaczy zobaczymy sobie większą ilość drzewek oraz lepszą jakość tych drzewek, żeby oczywiście nam dawało troszeczkę więcej tego drewienka oraz żeby po prostu nigdy nie było coś takiego, że nasi drwale nie mają żadnej roboty. Drwala żadnego dokupować nie będę, bo nie wydaje mi się, że on jest potrzebny w tym momencie. Te pieniądze owszem może nie rosną jakoś tak ultra szybko, ale jest wszystko pod kontrolą. Potrzebuję zdecydowanie robić sobie wyższy poziom naszych zbieraczy, ponieważ już wiem, że strasznie problemy, znaczy mam problemy, jeżeli chodzi o pojemność w swoich koszyczkach. Jednakże boję się, że jeżeli polecę w upgrade naszych koszyków, to wtedy jak będzie w trakcie walki, nasz smok może na przykład nie utrzymać się, bo tak jak podać na razie jajko, ale to jest smocze jajko, więc niekoniecznie potrzebuję jego ulepszyć przed ulepszeniem naszych zbieraczy. Ulepszę to jajko, żeby było na wyższym poziomie oraz ulepszę domek, bo jeżeli ulepszę domek, moje ziomki będą krócej spały, będzie się wszystko lepiej zbierało i będzie mniej więcej pieniędzy z drewna, więc nie będę musiał wydawać na większą ilość drwa, żeby szybciej było kopane, a pieniądze będą szybciej przychodzić, więc to jest naprawdę dobry pomysł, żeby to zrobić. Po pierwsze, znaczy po drugie, zrobimy sobie wyższy poziom naszych drwa, żeby po prostu my sami, może są w dwójkę, ale będą szybciej kopać, będą szybciej rąbać, będą zbierać większe pieniądze i tak dalej, lepsze po prostu... Będą pracować za większą ilość, w mniejszą ilość, tak, jakkolwiek to brzmi. Dawajcie, teraz potrzebujemy
przygotować się na bitwę naszego smoka. Mam nadzieję, że on sobie poradzi, naprawdę. To jest coś, o co się strasznie martwię, że on sobie na przykład nie poradzi w tym momencie. Dlatego mamy co pieniądze, żeby zrobić go na wyższy poziom. Jeżeli bym zobaczył, że na przykład ci przeciwnicy są dla nas za mocni. 470 jest potrzebne, więc spokojnie jeszcze mam. Na razie żadnych pieniędzy nie wydaje. Wszystko pod kontrolą, ale ten potwór powinien sobie tutaj widać, znaczy smok powinien sobie poradzić, więc mogę sobie śmiało kliknąć nawet w upgrade tutaj naszego domku, żeby było więcej pieniędzy. Zobaczymy, jak teraz tam chałupa powstanie, ponieważ zaczęliśmy od domku, który był namiotem, potem zrobiło się domek z siana. Teraz mamy powiększony po prostu domek z drewna, więc ładnie to wszystko wygląda. Smok sobie poradził, więc jest wszystko pod kontrolą, bez żadnego ale, tak? Jak to teraz wszystko wygląda, jak wygląda teraz nasza sytuacja? Polepszy sobie environment, że powiedzmy, zobaczcie, jak to się odkopało tego piasku. I jeszcze jakieś drzewka tutaj wyrosły. Kurde, dają nam po 2 golda, to jest świetne naprawdę. Więc teraz tak, mamy zdecydowanie więcej rybek. Mamy tutaj już, zobaczcie, jak odkopane strasznie tereny, żeby to zalać tą jaskinię. Jednakże, no wiem, że to nie jest wszystko, żeby to po prostu zakończyć, tak? Więc potrzebujemy jakieś jeszcze ważniejsze upgrade'y. Dodam sobie lepszy poziom zbieraczy, żeby to wszystko zbierali szybciej, żeby zbierali w większych ilościach, żeby te tereny tutaj nigdy nie były przepełnione, bo jak widać, na razie są problemy, nie są w stanie zebrać wszystkiego, co istnieje na tej mapce, ale to nie powinien być na razie żaden problem, tak? Dodam sobie jednego więcej zbieracza, ponieważ widać, że jednego więcej potrzebujemy. Dodam sobie jednego jeszcze więcej drwala, żeby te pieniądze zostały tutaj, że powiem, szybciej zbierane. Ulepszy sobie poziom naszych rybaków, żeby szybciej wykupywali te, znaczy wyławiali te wszystkie ryby i żeby mogli, powiedzmy, troszeczkę dłużej popracować. Teraz tak, zwiększy sobie poziom naszych drzew, żeby były większe, dawały nam troszeczkę więcej pieniędzy i tak dalej. I żeby tak szybko się nie łamały. Zobaczcie, jak teraz to wszystko to wszystko sprawnie jest kopane, jest, znaczy w sensie, rąbane, wyławiane, zbierane i tak dalej. Zobaczcie, jak tutaj to wszystkie statystyki, znaczy pieniądze oraz rybki są w dobrym stanie. Wydaje mi się, że jestem na takim poziomie ustawiony z rybami. W sumie nawet dodam sobie tutaj jeszcze jednego rybaka na wyższym poziomie. Że jak uzbieram 400, to mogę sobie ulepszyć naszego smoka. Przez to będzie no zobaczcie, jaki słodziutki smoczek. Przez to będę, powiedzmy, bezpieczniejszy i będę się mniej martwił o to, czy może ci przeciwnicy będą mogli dobić naszego skarbca, zabić naszego smoka i po prostu będziemy mogli wtedy się pożegnać z gierką, ale jest na razie jak najlepiej, w jak najlepszym poziomie wszystko ogarnięte, tak? Potrzebuję teraz, jak widzę, jeszcze jakiegoś tutaj, czy coś tu potrzebuję, zastanawiam się. Zbieracze już na pewno nie potrzebuję, zobaczcie, że teraz jest cała wszystko czyste, bo jest, powiedzmy, za wolno to wszystko kopane i tak dalej, więc ulepszę sobie poziom naszych drwali oraz dodam jeszcze jednego drwala, żeby, powiedzmy, mieli cokolwiek do zbierania nasi tutaj zbieracze, bo na razie mogą, oni z tego biegają prawo, lewo i nawet niektórzy wracają z pustymi tymi koszyczkami. I nadchodzi fala przeciwników na dole, więc mam nadzieję, że nasz smok sobie tutaj powinien poradzić. No zobaczcie, jest większy od przeciwników, więc powinno być wszystko tak pięknie zrobione. Ale pieniędzy tutaj wskakuje, wow, piękne kwoty, naprawdę. Piękne. Więc teraz sobie jeszcze zwiększę poziom naszego domku, żeby był teraz, z czego on będzie? Dom z kamienia, więc będą jeszcze większe kwoty pieniężne wchodziły z tych wszystkich drewien, które będziemy przynosić. Ponieważ to jest 25 golda od sztuki, 75 golda, jeżeli mamy Big Wooda, więc cokolwiek to znaczy, tak? I mamy 1000 golda. Nasz tutaj smoczek sobie zdecydowanie poradził, a my możemy zrobić wyższy poziom naszego environmentu, który... Aha. Nic się spowodował. Zrobił się, powiedzmy, zachód słońca. Myślałem, że bardziej się obkopią tutaj tereny, ale jak na razie widać, nic się nie dzieje, więc też nie muszę się, że tak powiem, tym na razie przejmować. Okej, okay, tutaj mamy ładnie drzewka, ładnie drwa, wszystko pracują. Dodam sobie wyższy poziom drzewa, żeby były po prostu wyższe i dłużej, mogli nie bić, chociaż jak widać, to im zbyt wiele tak czek już nie zajmuje. Ale pieniążki się będą zgadzały, tak? Dam sobie jeszcze jednego zbieracza, żeby tutaj po prostu chodził i zbierał na wypadek, że jakby na przykład zapchał się tylko pieniędzmi, żeby były na pewno zbierane wszystkie ryby, które są nam potrzebne. Oraz dodam sobie w sumie nawet jeszcze jednego rybaka, żeby on tam poszedł z nimi, wyłapiał te wszystkie ryby i żeby miał pewność, że nagle nie będzie jakiś... nie urodzi się jakiś nam grubas w rodzinie, który zeżera nam wszystkie rybki, tak?
To wie, może tak jest, może jest taka możliwość. No pieniądze nam tutaj ładnie skakują, ponieważ nie dość, że te drzewka nam dają 5 praktycznie co 2 sekundy, 2-3 sekundy więcej każde drzewko daje nam 5 golda. To jeszcze drewno jest naprawdę tutaj dużo warte, więc śmiało mogę sobie ulepszyć na wyższy poziom naszego smoka, który teraz jest na jakimś, powiedziałbym, levelu małego krokodylka. Słodki naprawdę nasz towarzysz. To i zrobię sobie jeszcze jedno więcej drzewko, żeby w ogóle istniało w naszym ogródku. Ulepszę sobie też poziom naszych... czego bym tutaj ulepszył poziom? Może potrzebam na to, żeby ulepszyć sobie poziom naszego domku? Ewentualnie environment? Żeby ten environment jeszcze zrobił może jakiś special event, który będzie naprawdę ciekawy dla naszego istnienia, dla naszego oka i tak dalej. Więc czekam, dawajcie 2000, environment na wyższy poziom wchodzi. Jeziorko się, że jak powiem, nie obsypuje, jednakże na pewno zwiększył się ilość hajsu z drzewek, które są w naszym skarbcu, tak? Zobaczcie, jak się ładnie tutaj ten skarbiec po prostu zapełnia, tak? No 1300, możemy zrobić teraz sobie upgrade domku, który nam spowoduje, że będziemy mieli więcej pieniędzy jeszcze z drewna oraz po prostu będą nasze dwarfy jeszcze krócej spały, więc wchodzisz do domku, dawajcie nam te pieniądze, zobaczymy, jak teraz domek powstanie, czy po prostu większy z kamienia. Tak jest, większe z kamienia, więc mają pewnie tam więcej łóżek, mogą lepiej sobie, że jak powiem, wszystko spać. Ale my potrzebujemy, że jak powiem, więcej dwali, którzy będą to wszystko kopać i zbierać nam tutaj te wszelakie pieniądze. A ja zrobię sobie po prostu wyższy poziom naszych zbieraczy, żeby szybciej chodzili i żeby mogli zebrać więcej. Teraz jednakże się boję troszeczkę o nasze podziemia, ponieważ jak widać potwory zaczynają się zrobić zdecydowanie trudniejsze, tak? Już są, że jak powiem, na jakimś poziomie trudności takim, że nie wiem, czy nasz ten smoczek sobie to jest wszystkim poradzi. Więc jak tylko uzbieram te 2000, od razu wchodzi wyższy poziom. Jesteśmy teraz takim większym krokodylem, jak patrzę na to, więc... Jest bezpieczny, jest zdecydowanie bezpieczny. Mam tylko nadzieję, że mogę sobie, że tak powiem, bawić teraz dalej w upgrade naszego environment, który jest nam zdecydowanie potrzebny, aby zdobyć troszeczkę więcej pieniędzy, żeby zrobić jakiś specjalny event dalszy. Zobaczymy, co się wydarzy, tak? Więc potrzebujemy 3000. Dlatego potrzebuję też zdecydowanie jednego więcej zbieracza, żeby to wszystko szybciej przynosił. Potrzebujemy jeszcze więcej rybaka, żeby to wszystko szybciej wyławiał. I zobaczę, jak to wszystko zaczęło teraz się sypać. O mój Boże. A ja zaczęło się spytać. Koniec w ilości. Teraz tylko lecimy w jakość. Ponieważ jak widać, no jest powoli, jakaś taka powolna tragedia, że to jedzonko zaczęło naprawdę nam szybko spadać, a my musimy teraz to szybko jakoś po prostu nadrabiać, tak? No nie mogę teraz już bawić wyższe upgrade'owanie naszego potwora, bo on już zjada za 50 dwarfów, tak? Więc to jest naprawdę gigantyczna kwota. Zobaczcie, jakoś muszę zrobić ten environment na wyższy poziom. Uwaga, environment na wyższy poziom. Tutaj się troszeczkę bardziej odkopa... Obsypuje się skała? Pojawiła się jakaś głowa, jakiegoś bóstwa, coś w tym stylu. Nie wiem, co to ma dać mi więcej, jednakże jest, na pewno to ma jakieś znaczenie. Jeszcze jakieś ptaki tutaj latają. Czy to te ptaki mają jakieś znaczenie? Na przykład, nie wiem, zbierają nam jakieś rybki albo coś w tym stylu i zanoszą nam do domku, czy coś w tym stylu, czy one po prostu... Energy left. Fisher dwarf. Przynoszą nam ryby, po prostu. Czyli one też zbierają ryby z ziemi i nam przynoszą je. To jest świetne, naprawdę. Zobaczcie, czy oni zabierają jakieś? Zabierają, więc to się naprawdę opłaciło, żeby robić ten upgrade. Teraz zróbmy sobie upgrade naszego domku, żeby to jakoś bardziej wyglądało tak schludnie, bo możemy jakieś... Zamek. Zaczął się zamek już tworzyć, moi drodzy, więc będą jeszcze większe kwoty za drewno. Zobaczcie, 35 golda od sztuki za drewno. To jest czymś pięknym po prostu. Więc teraz co mógł się ulepszyć, żeby to wszystko było pod lepszą kontrolą? Zdecydowanie poziom naszych rybaków, ponieważ jeżeli ten poziom nie wzrośnie, to będziemy mieli zaraz problemy, jeżeli chodzi o te nasze tutaj jedzonko. Potrzebuję teraz zwiększyć jeszcze poziom environmentu, żeby zwiększyć jeszcze bardziej jakość tych wszystkich rybek. Więc uwaga, 6000, pyk, environment na wyższy poziom. Patrzcie, jakie piękne kwiatki nam wyrosły, jakie piękne kolorki nam się tutaj zrobiły. Wydaje mi się, że jeżeli zrobię teraz na wyższy poziom ten environment, to może być jakby finałowy etap tej całej przygody. Czemu? Tak mi się wydaje, nie wiem, szczerze mówiąc, ale mam takie dziwne po prostu przeczucie, więc wierzę w to, że jeżeli zwiększę teraz sobie po prostu ilość rzeczy, które może zbierać nasz zbieracz, będzie mógł szybciej też biegać ogólnie od lewej do prawej, to... O nie, teraz kolejna fala przeciwników. Czy on na pewno sobie da radę? Mam nadzieję, że tak. Muszę patrzeć, bo to nie wiem, jakie są damage od tych przeciwników. Zobaczmy, ile będzie dostał. Ma 1000 HP, prowadzi pierwszy, dostał za 15. Powinien sobie poradzić, więc teraz szybko zbieramy jakoś to 10 tysięcy. Go! Na górze, moi robotnicy, lecimy szybko z tym tematem.
I ogólnie tutaj te drzewka też mi dają zdecydowanie teraz szybciej pieniądze, tak? No 7 tysięcy już. Nie, ten potwór powinien sobie, znaczy nasz smok powinien sobie poradzić, zobaczcie, tutaj pewnie jakieś to będzie ostatnia, bo jeszcze jeden wyjdzie, co? Coś w tym stylu? Jeszcze jeden może? Okej. Nawet połowę HP nie straciliście? Nawet połowę. Nawet połowę. Tak, disrespektuję was, patrzę po prostu nawet połowa HP wam tutaj, że jak pani się mi powiedziała, environment na wyższy poziom, okej. Czyli to się stała, z tej głowy znalazła się fontanna, która jeszcze dolewa wody do tego całego bajorka. Czyli, jeżeli jeszcze bardziej dolewa te wody, to powinien będzie jeszcze większy nacisk na to, żeby się po prostu zawaliła ta cała jaskinia, więc... Okej. Teraz tak. Co bym potrzebował zdecydowanie zwiększyć? Potrzebuję zdecydowanie zwiększyć, jeżeli chodzi o nasz dom. Potrzebuję ten nasz zamek zwiększyć. Może to jakąś kopułę zrobię, jakąś wieżę, coś w tym stylu. Potrzebuję zdecydowanie, żeby było jeszcze więcej pieniędzy z tego całego budynku. Myślałem, że tu jest napis IKEA. Naprawdę, jak zobaczyłem tylko to logo, niebiesko-żółte, myślałem, że napisali tutaj IKEA, po prostu, że oni nagle tutaj jakąś IKEA otworzyli z tego, ale na szczęście tak się nie stało. Nie stała się taka, że jak powiem, katastrofa. To tak, polepszę sobie jeszcze poziom naszych rybaków, żeby zdecydowanie szybciej kopali. Polepszę sobie poziom naszych drwali, żeby to wszystko szybciej rąbali. Oraz jakość naszych drewienek, żeby powiedzmy więcej tego drewna i hajsu dawała. Nawet zrobię to dwa razy, ponieważ widzę tutaj 2000 jeszcze mogę mieć, więc jeszcze wyższe drzewa, jeszcze mocniejsze nam będą się tutaj tworzyć. A nasi tutaj rybacy jak to szybko wszystko rzucają do tyłu. Drwali nie będę tutaj polepszał już, bo na razie tego nie potrzeba. Mógłbym zrobić sobie jeszcze jednego rybaka, który by to wszystko wykopywał, ale czy to jest potrzebne? Powiedzmy, damy sobie jeszcze jednego tutaj rybaka. I teraz zbieramy jak najszybciej 15 tysięcy golda, ponieważ wydaje mi się, że na ten... Czy będzie finałowy level? Nie wiem, no 10 level mógłby być tym finałowym, jednakże zobaczymy, ile jeszcze potrzebujemy tego environmentu zwiększyć. Dawajcie, go. No jeszcze 10 tysięcy, jeszcze 10 tysięcy, moi drodzy. I będziemy po prostu w domu, tak? A, to zaczęli łowić wszyscy w jednym momencie, przez to taki dziwny dźwięk się zaczął tworzyć. To było tak fajnie, bo tak cała sypali tymi rybami, a teraz tak, tragedia, tak? Dawajcie, potrzebujemy jeszcze chyba więcej drzewek. W sumie za 400 by było dodanie jednego drzewa, no to jakoś mogłem sobie to dodać, że jak powiem. Dawajcie, jeszcze 5000, może zdążymy przed falą naszych przeciwników. Liczę na to. Uwaga, 3000. Dwa, znaczy się w tym momencie, dawaj, jeszcze 1000? Dajcie mi pieniądze, dawajcie mi te pieniążki, szybko przynosi pieniądze. Przyniesie ktoś z was pieniądze? Nie, nikt nie chce od was pieniędzy przynieść? No, pieniądze, okej, environment na wyższy poziom, okej, powstał tu jakiś większy jeszcze krzak. Ale to jest wciąż, znaczy to wciąż jeszcze nie jest zawalenie naszej jaskini, więc jeszcze potrzebujemy, że tak powiem, tutaj wszystko upgrade'ować. Nie wiadomo do kiedy. Nie wiadomo, moi drodzy, do kiedy. Teraz tak, wyższy poziom drwali, większa ilość drwali, większa ilość zbieraczy oraz wyższy poziom zbieraczy. I teraz potrzebuję szybko zbierać 3000. Szybko potrzebujemy 3000. Dawajcie. 3000 i wyższy poziom naszego potwora, żeby on tutaj na pewno... Wow, teraz tu dzieje ogniem przez całą mnie, więc na pewno ci potwory... Znaczy te potwory nie mają za mnie tutaj żadnej szansy, tak? O, w ten sposób chciałem to powiedzieć. Wyższy poziom drwani oraz większa ilość tego drzewek musiałaby zostać do nas, żeby te pieniądze zdobyły się tutaj, znaczy robiły się tutaj zdecydowanie szybciej. Zbieraczy więcej nie potrzebuję. Mógłbym powiedzmy poprawić sobie ich poziom, ale tego na razie nie chcę. Ej, dzieje ogniem cały czas. Halo, żeby już przestać dzieć ogniem. No, dziękuję bardzo serdecznie, znowu do tego wróciłeś. A my musimy teraz uzbierać 40 tysięcy, więc zdecydowanie potrzebujemy sobie zwiększyć poziom naszego domku, żeby zdobywało nam więcej pieniędzy. Zobaczcie, piękny zamek z wieżami i tak dalej, więc taki zameczek mamy, tak? Taki piękny zamek nam został tutaj wybudowany. Dawajcie, lecimy. Hello, lecimy. Lecimy, zbieramy te pieniądze, tak? Czy ja mogę to jakoś przyspieszyć? Jeżeli bym zrobił to, nie byłoby więcej pieniędzy. Jeżeli bym zrobił to... W sumie byłoby więcej pieniędzy, więc zrobię sobie wyższy, dwa razy wyższy poziom drewienek. Zobaczcie, to jest na maksymalny poziom tych drewien, więc już no, tego nie mogę, że jak powiem, poprawić. To jest maksymalny szajs, który możemy tutaj osiągnąć. Wyślę nawet sobie tutaj kolejną falę przeciwników, że teraz do nas przyszło, żeby te pieniądze nam tutaj szybciej wskakiwały. Tylko pytanie, czy ten smok nas sobie z tym wszystkim poradzi. No powinien sobie poradzić, bo nie wierzę, że był jakiś większy poziom trudności z tym wszystkim. Więc jeszcze 20 tysięcy do zebrania. No dobra, 25 tysięcy. Ja muszę się napić, ponieważ moje gardło naprawdę zaczęło wysiadać powoli. Ej! Moi przeciwnicy już naprawdę sporo biją tego damage'a. Znaczy, jeżeli bijemy tym ogniem, to jakoś nie mogą nas atakować. Co mnie w sumie cieszy, ale... Ogólnie biją dość sporawo, więc moi drodzy, uspokójcie się tam troszeczkę, bo zaczyna mi się to nie podobać, jak traktujecie zwierzę, tak? Dawajcie, jeszcze 13 tysięcy. Dawajcie, no zieje im ta ognie, pięknie.
piękniutko. No zobacz, jaki pokonał. Zobacz, jaki pokonał. 650 jeszcze życia nam zostało. Jeszcze raz go tą opluł ogniem. A my za 8000, 7000 powinniśmy mieć maksymalny poziom już naszego environmentu. I wtedy może to wszystko w końcu zaleje i wstawi się, że tak powiem, wygrana. Czy to będzie Victory? Czy to będzie, moim zdaniem, moi drodzy, Victory? Uwaga, 40000 golda wskakuje. Pyk! To jest Victory. To musi być Victory, prawda? Dokładnie, zalała się jaskinia, oddzieliła nas od wszelakich potworów i moje dwarfy poczuły wygraną. 24 minuty równe, jeżeli chodzi o czas, no skoro tylko 360, ponieważ dość długo mi zajęło to wszystko, że jak powiem, to, żeby to wszystko dotarło do wygranej. Jednakże jestem szczęśliwy, bo udało mi się to w jednym odcinku i udało mi się wygrać, tak, więc cóż. Macie klikera, którego zawsze prosiliście, znaczy nie chodzi o ten tytuł, tylko ogólnie klikera. Symulator, defensa, strategii, cokolwiek chcieliście, więc za to zasługuję na łapkę w górę. Tym bardziej, że wygrałem, pomimo tego, że ten początek wyglądał na coś trudny, jeżeli chodzi o tą wytrzymałość z rybami. I ogólnie potwory, które by nadchodziły. Jeżeli nie subskrybujecie się do tego kanału, nie potrafię się wysłowić, to zasubskrybujcie ten kanał w tym momencie, ponieważ to, co zrobiliście przez cały sierpień w sumie, ponieważ od 4 do 26 sierpnia, jeżeli dobrze pamiętam daty, wbiliście ponad 1000 subów, więc to jest dla mnie naprawdę coś pięknego, bo to jest w sumie 1/25 tego, co miałem 4 sierpnia, więc naprawdę wam za to bardzo dziękuję. Więc wiecie, magiczny przycisk, tak jak to mówią youtuberzy. Jeżeli znaleźliście znajdźkę, to wam gratuluję. Najwyraźniej dotarliście do końca, bo że ją znaleźliście i jestem z tego naprawdę dumny. A jeżeli macie jakieś propozycje na gierki, które chcielibyście zobaczyć w przyszłości, zostawcie je w komentarzach. Ja już powiedzmy parę gierek tam mam zapisanych, ale wasze też się przydadzą na przyszłość, żebym po prostu miał już je teraz zapisane, a nie dopiero bym szukał na ostatni dzień. Ja się z wami żegnam, to było na tyle. Cóż, no. Wesołego roku szkolnego, czy coś w tym stylu, moi drodzy. Tak jest. To ma tyle. Siemanko. Peace. Yo!